Witam, witam, witam. O zdrowie nie pytam, bo myślę, że tam u was wszyscy zdrowi. Także mamy nowe tocy z La Ligi w Mobile. Co tydzień właśnie będę robił takie omówienie każdej nowej ligi. Także dzisiaj przyszedł czas na ligę hiszpańską, ale zanim właśnie przejdę do La Ligi, to na chwilę chciałbym tutaj przejść do mojego składu, a właściwie do ławki rezerwowych, bo jak pewnie wiecie mieliśmy turniej O POTEMA No i graczem miesiąca e, kwietnia został ten oto pan Darami z Kopenhagi, który okazał się być e, transformersem, ponieważ jego karta bazowa, jedyna karta w tej Fifie ma 55 overall, także e, gościu normalnie z, brązowa, z brązowego brązaka Przetransformował się w Mastera 95 na RW z Attackingiem, nawet całkiem spoko. Karta z tym Pacem, April Player. No, prima Aprilis się pewnie skończył. No, ale to, że Darami dostał tą kartę, właśnie on, to jest spowodowane, jak pewnie wiecie, sytuacją na świecie tą koronawirusową, że po prostu ligi nie grały. No, ale jak zobaczyłem tego zadania, to powiem Wam szczerze, że. Go odebrałem, bo miałem tyle punktów, ale nie chciało mi się nawet grać turnieju potem także go nie grałem ale tam pewnie bym dostał jakieś trzy elitki zwykłe które by grosze kosztowały na mam na tyle, że, że mi to nie robi zbytniej różnicy, no ale przejedziemy tutaj oczywiście do tematu tego odcinka La Ligi także zacznijmy oczywiście od ławki rezerwowych La Liga Specjal tutaj Mamy właśnie rezerwę, także zobaczymy naszą z La ligi ławkę. No i zobaczymy, jak to tutaj się prezentuje. O, takich zawodników tutaj mamy. Berchic na LBQ z defendingiem, spoko opcja. To jest dla tych słabszych graczy z mniejszym overallem. Lucas Perez O Ocampos na RW z attackingiem. Całkiem spoko ta karta wygląda dla tych y, słabszych graczy może być na spoko Saul Longshot, shot ale co... no co ciekawe nie dostał karty na CM, a na lm yy, no także na LM z tym pace'em to ta karta będzie niestety niegrywalna. Gerard Moreno jest na rm z Canterem, to on jest całkiem spoko. Griezmann jest na LW, ale z shot powerem to słabo. Dalej mamy tutaj Crossa z kapitanem na cm -ie. no to on może być nawet całkiem niezły. Pace'a mu trochę brakuje oczywiście, ale dla cm jak wiecie, Pace nie jest najważniejszy. No i mamy oczywiście też Stegena z number one'em, co ciekawe, z Kilbustem no ale on ma 187 cm. No jak wiecie w FIFA Mobile ten wzrost niestety jest ważny, także on no, niestety nie będzie zbytnio grywalny. Dobrze, to czas teraz na to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli oczywiście podstawowa jednostka z La Ligi. No i wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj tą oczywiście na początku ikonę Prime Charles Puyol, oczywiście dostał tutaj Holdinga. Karta świetna, ale co najwyżej, można sobie na nią popatrzeć tutaj, w tej zakładce. Albo w składach graczy Pay Win. No i przechodzimy właśnie do naszej jednostki. Region jest na Elbeku. Staty nie najgorsze, no ale dostał on reakcjonal. Szkoda, że nie defendinga, bo byłby lepszy jeszcze. Odegard, nasz młody Norwek, jest na kamie z longshotem. No, on może być nawet całkiem spoko. Opcją dla tych y, słabszych graczy, bardziej początkujących. Suarez z acceleration. No, jak ktoś z was idzie w Acceleration tego skillboosta, to mogę Wam go polecić. Choć oczywiście dla napastników środkowych najlepszym skillboostem w grze jest skillboost Second Striker. Santi Kazorla jest dalej z Box to boxem na cenie. Jest to dobry skillboost. statystyki nawet nie najgorsze, więc myślę, że byłby nawet całkiem grywalny. Fakir jest na kamie, no ale on dostał free kicka. No, i myślę, że Counter i Longshot są lepszymi skilbustami od tego, choć statystyki 103 pace'a, 112, no, przez te statystyki, no, nie byłby na pewno najgorszy. Dani, jest, da, Dani Carvajal jest dalej, właśnie, na Airbeku z defendingiem mu dali. No to on całkiem te statystyki ma nawet spoko, a więc on będzie na pewno grywalny. To mogę Wam już teraz powiedzieć. Dalej mamy Parecho. Pareko ma long passinga. No, na Cemie, kurde. No. Dla w najlepszymi skill jest box to box i kapitan. Long passing no, słabiutko. słabiutko. Choć staty nie najgorsze, ale przez tego skill booster, no, słabo. Dalej mamy na styku, oczywiście Karima Benzema, No, i on dostał właśnie second strikeer Staty 125 pace, 123 shottingu. 124 Zwinności. No, on może być yy, rzeźnikiem. Jak ktoś chce, może w niego iść. No, i czas teraz te najlepsze karty, czy Mastery. Co ja gadam? Mastery. No, karty są realne powyżej 100. Wiecie o co chodzi? Jan Oblak jest najpierw Bramkarzem. On dostał refleksa. Co ciekawe, nie Number One. A. No, ale pewnie Oblak dostanie jeszcze karty z Number 1, bo on pewnie będzie tym Bramkarzem. Podstawowym w Ultimate, tej złotej jednostce, no ale 188 cm. Czy on będzie grywalny? Powiedzcie mi. No, w FIFie na konsole na pewno byłby grywalny, ale w FIFie mobile, no niestety ten wzrost jest ważny. Nie oszukujmy się. Dalej mamy Varana 101 Sebek. Co ciekawe, nie dostał holdinga, a Agresiona, no. No kto wie, być może Varan będzie w tej drużynie Ultimate i wtedy mu dadzą holding. Ale agresją to wcale nie jest słaby boost. Jak ktoś z was idzie w obrońców z Agresjonem. To wam Warana mogę wam polecić. No i. No i najlepszą kartą jest oczywiście Messi. 102 na RW. Staty naprawdę świetne, ale no niestety, zepsuli, zepsuli tą kartę, bo dali mu driblinga. Także no słabo, słabo to wygląda. No ale Messi na pewno dostanie jeszcze kartę w tą Ultimate. Będzie miał pewnie 104 albo 105 overall. I wtedy na pewno dostanie kartę z attackingiem. Albo wiecie co? Ja mam taką rozkminę, że, że Messi może dostać Second Strikera na RW, bo jak wiecie, w tej piramidce jest azart On jest na LW właśnie i jest skrzydłowym, a ma second strikera. I mam taką rozkminę, że te złote karty skrzydłowych mogą mieć second strikera. Także Messi na pewno będzie miał attackinga, albo może mieć nawet second strikera. To wtedy będzie na pewno okrutnym rzeźnikiem. No, Messiego, jak wiecie, te 102 karty overall nie da się zrobić na free to playu. Trzeba wydać 30 tysięcy gemów, ale no nie polecam. Nie polecam Wam. Nie róbcie Messiego, bo przez tego. Skill booster, Driblinga. dribblinga. No, statystyki ma świetne, ale przez to, że dostał driblinga no musielibyście i tak znaleźć drugiego e, skrzydłowego na LW z dribblingiem, jakiegoś dobrego i no słabo raczej. No, nie opłaca się iść po tego Messiego, także Wam odradzam. Także e, tego Oblaka, Varana, Messiego, no zepsuli przez te skill boosty. no ale oblaki w Messi na pewno dostaną lepsze karty z number one i z attackingiem, te złote Varan. Zobaczymy, może też będzie w Ultimate'ach. Także nie polecam Wam iść w te trzy karty, a więc w kogo bym Wam polecał. W drużynie z La Ligi są dwie karty, w które mogę polecić Wam iść. Pierwszym z nich jest Karim Benzema, bo jest na STK z Ta karta wygląda naprawdę świetnie. I drugim zawodnikiem jest ten oto pan Dani Carvajal na Erbeku z Defendingiem. No i jest to jedyna karta Carvajala, która będzie w tych totsach. A boczni obrońcy w FIFA Mobile zawsze są drodzy. On ma nawet całkiem niezłe statystyki. To jest jedyna jego karta, bo w drużynie Ultimate tej, tą złotą kartę na pewno na airbacku dostanie Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Także ta karta Carvajala na pewno będzie droga. Także jak chcecie iść pod zarobek, to Carvajala na pewno... Całym serduszkiem wam polecam tutaj robić. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o laligę. Zobaczymy na sklepie, kto dostał karty rezerwowe, bo nawet jeszcze nie patrzyłem, kto tu mógł dostać: Ramos, chyba, bo go nie widzę, albo Kasemiro. Tak mi się wydaje, albo Ramos będzie, albo Casemiro. Zobaczymy. Tutaj zaraz się okaże. No, ładuj się. Piłeczko śmierci. O, już. Ramos jest, tak. Na 101 na cem Beku. Holdinga pewnie mu dali. A nie, ty. Markinga mu dali. Ty, to Ramos może będzie w ultimate'ach. No to wtedy dostanie holdinga, bo yy, tą złotą kartę na środkowym obrońcu to... to. Pierwszy będzie na pewno Van Dijk, a drugi środkowy do obrońca to będzie albo Ramos, albo Waran. któryś z tej dwójki z Realu? Mogę się założyć, że tak będzie. No i zobaczymy 13 zawodnika. Tutaj z Ligi Hiszpańskiej pewnie będzie to Casemiro, Tak się mogę założyć. O, zobaczymy. Casimiro. Nie, nie, to czekajcie chwilę. Bo się nie załadowało zdjęcie, ale będzie pewnie kasemiro. Ty, De Jong jest. Ja, nie, ja właśnie o Dejongu na śmierć zapomniałem. Na cdm mu dali kartę z passingiem, kurde, ale go zepsuli. Jakby destroyera mu dali albo intercepcję. A na CDM-ie, Dejonga, Frankiego, na cemie to. Przez tego skillboosta, no to słaba ta karta jest strasznie, nie opłaca się go w ogóle robić. No, to ja już myślę, że ta karta Toty Dejonga jest o wiele lepsza, bo on ma 94, ale jest na CM i dostał box to boxa, to już Toty jest o wiele lepszy od tego Dejonga. No ale Casemiro, z tego co widzę, w ogóle nawet na ławce rezerwowych nie ma. A więc to jest znak, że Casemiro pewnie nawet w ogóle w Ultimate Totsach nie będzie. I jeżeli poruszyłem właśnie temat Ultimate Totsów, to na koniec tego odcinka chciałbym Wam przypomnieć, że na moim Facebooku, który się nazywa ABC Football, linka będziecie mieć w opisie, robię właśnie zabawę taką dla moich widzów. Wybieramy najlepszą jedynastkę sezonu w Europie także wybraliśmy siedmiu zawodników, najlepszym bramkarzem został Jan Oblak, najlepszy środkowy obrońca Van Dyke, najlepszy boczny obrońca, co ciekawe, nie Alexander Arnold, a sensacyjnie Davis, ten młody renifer z Bayernu, jak ja tak prześmiewczo mówię czasami, Casemiro dostał najlepszą kartę, tutaj został wybrany przez was jako najlepszy środkowy pomocnik, no, Pewnie go w ogóle nie będzie w Ultimate Tocach. Ofensywny pomocnik, najlepszy De Bruyne. Najlepszy skrzydłowy Messi. No i najlepszy napastnik Lewandowski. Ale brakuje jeszcze czterech zawodników. Będzie to trzeci najlepszy obrońca. Trzeci najlepszy pomocnik. Trzeci najlepszy napastnik. I jedenasty zawodnik to będzie albo czwarty obrońca, albo czwarty pomocnik, albo napastnik. Także w najbliższych dniach Będę robił właśnie na moim Facebooku jeszcze głosowania na cztery te wolne miejsca. Dzisiaj myślę, że może nawet polecę z, z, z głosowaniem na trzeciego najlepszego obrońcy. Także jak chcecie wziąć udział, to zapraszam. No i trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!